30. Forum Ekonomiczne odbędzie się w hotelu Gołębiewskim w Karpaczu. 6 tysięcy uczestników z 56 krajów i 4 tysiące gości. Te liczby robią wrażenie. Jest to bardzo ważne wydarzenie nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również w całej Polsce czy Europie. Jest to jedno z ważniejszych forum europejskich. Czas trwania to 7-9 września, czyli jutro startujemy. Tak ważne wydarzenie, które rozpocznie się jutro w Karpaczu, to ogromna szansa nie tylko dla miasta, ale i całego regionu. Zdają sobie z tego sprawę władze województwa. Mamy podpisaną umowę na 6 lat z możliwością przedłużenia. Jestem przekonany, że i organizacją, i przeprowadzeniem tego forum, a przede wszystkim efektami tego forum, jako Dolnoślązacy pokażemy, że potrafimy naprawdę fantastyczne rzeczy robić i ten kongres na pewno będzie, nie tylko ten, ale i następny będzie bardzo udanym kongresem. W programie 30. Forum Ekonomicznego są m.in. gale nagród, poza tym przygotowany jest program kulturalny, rekreacyjny oraz przede wszystkim sesje plenarne oraz bloki programowe. Będziemy mieli prawie 1600 panelistów, czyli te osoby, które będą brały aktywny udział w programie, które będą bądź brały udział w panelach, bądź będą prezentowały jakieś wykłady, bądź brały udział w indywidualnych rozmowach. Po drugie, będziemy mieli, uwaga, 390 organizowanych przez nas wydarzeń merytorycznych. To są panele, wykłady i prezentacje. 30. Forum Ekonomiczne odbywać się będzie w ścisłym reżimie sanitarnym. Przed wejściem do kompleksu będzie można wykonać test na koronawirusa. Zapisy oraz odbiór przepustek rozpoczął się już dziś.